Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy zadanie fabularne Szlachcic z Cintry, które rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku, które można powiedzieć automatycznie rozpoczęło nam się po wykonaniu poprzedniego questa. I jeszcze zanim zacznę, to w ogóle chcę wam życzyć wszystkiego dobrego z okazji Tłustego Czwartku. Tak, wy zobaczycie ten odcinek jutro, a Tłusty Czwartek jest u mnie dzisiaj, ale mimo wszystko korzystajcie i jedzcie dużo pączków. Ja w ogóle mam dzisiaj bardzo dobry humor, bo naprawdę pogoda jest za oknem świetna, nie jest w ogóle zimno, jest słonecznie. Jeszcze w ogóle dzisiaj rano, tak naprawdę trochę można powiedzieć z samego rana, około godziny 8.30, 8.50 już mnie nie było w domu, bo pojechałam do Katowic właśnie po pączki, specjalnie, żeby kupić pączki bez cukru i takie niskowęglowodanowe, także zrobiłam sobie wycieczkę, później odwiedziłam mamę w pracy, żeby jej też podwieźć przy okazji te pączki, bo tak pomyślałam, że będzie jej miło, a tutaj nawet okazało się, że ona sama sobie żadnych pączków nie kupiła, także zrobiłam, można powiedzieć, dobry uczynek. No i wróciłam do domu. Już jestem po pierwszym pączku, po pierwszej, a nawet po trzeciej kawie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, bo jest godzina u mnie 12.30 mniej więcej, a ja już po trzech kawach, z tym jedną z mlekiem. No ale cóż, tak się akurat też złożyło, że odwiedzałam właśnie pracę, w której pracowałam wcześniej, bo tam pracowałam razem z mamą. No i przyszła pani z pobliskiego sklepu, przyniosła pączki do mojej roboty, także jakąś tam kawkę drugą wypiłam. No, ale wstałam za 15:07, także to chyba usprawiedliwione. Tak czy inaczej, jestem dzisiaj mega nakręcona, pewnie po tych wszystkich kawach i ogólnie mam dobry humor, także miejmy nadzieję, że gra mi dzisiaj tego nie zepsuje. Nastawiajcie się też dzisiaj na troszeczkę dłuższy odcinek, bo szczerze mówiąc mam na to takową ochotę. No i co, jesteśmy już na miejscu misji. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? Jakiś czas później. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. Wyglądasz naprawdę nieźle. Może nie jak młody artysta, ale nieźle. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Masz, załóż to. Maska balowa? W czasie przyjęć noszą je wszyscy członkowie Mandragory. Jak taką masz, nikt nie będzie pytał, kim jesteś. Dlaczego noszą te maski? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczypuje młode artystki. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. No, tak właśnie pomyślałam o tym. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Szanowna pani, łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić trzy wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda. Bardzo chcieliśmy posłuchać.
Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Kalestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. No dobra. Mamy też opcjonalne rzeczy i będę chciała z nich oczywiście skorzystać. Jezu, moi drodzy, jaki ja mam dzisiaj dobry humor, Boże, i w ogóle tak mnie energia całkowicie rozpiera. I widzę, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Rzuć kulami z farbą. Fajnie, możemy się pobawić. Trochę tego jest. Aż 15 razy mam rzucić? A, bo ja mogę też inne wziąć kule. Dobra, może być. W teorii wzięłam już wszystkie. Kula z zieloną farbą. Fajnie będzie. Może tu jeszcze coś na dole. Kolejna farba. Podoba mi się. Fajne tutaj są też zabawy właśnie. Dlatego się nastawiłam na dłuższy film, bo tutaj naprawdę jest co robić, jak widać. Dobra, nie mam już tego rzeczy. Tu rzucimy plamkę niebieską na sam środek. Dobra. Jeszcze dwa rzuty. Może... Ej, już nie mam kulek. A, jeszcze mam żółtą farbę jedną. O, już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy. Ciągłą walkę dobra ze złem. I absynt. Trunek artystów. Uważaj, on naprawdę mocno uderza do głowy. Jestem odporny na używki. Tak, widzę. Co tu mamy? Nudzisz się. To metafora nieustannej walki. Przeciąganie liny? To było dziwaczne, ale dobra. No to bawimy się dalej. A, bo my tutaj jeszcze możemy robić takie różne, różniste rzeczy. No ale mnie głównie obchodzi to, żeby wykonać zadanie opcjonalne. Chyba rzuca jakiś czar. Zobaczmy. Dobra, tu coś jest jeszcze. Bawimy się, oj, bawimy. Niech będzie. Spróbujmy. Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. Dobra, już mamy po zabawie, także możemy szukać.
Kobiety z orchideą. Fragment sztuki teatralnej. Zakochany Wiedźmin, François de Waller. Gęsty las, powity w mroku nocy, nad drzewami widoczna pełnia księżyca. Ważne w scenografii, konieczna jest pełnia. W oddali słychać wycie wilka. Wiedźmin kroczy przez ciemny las, kroki nastawia uważnie, w dłoni dzierży srebrny miecz. Wiedźmin, zaraza, miesiąc w pełni, długo czekałem na tę noc. Wiedźmin, 3 tygodnie w tej zapodłej dziurze, by dopaść jednego wilkołaka. Dobrze chociaż, że córka młynarza umiliła mi oczekiwanie. Wiedźmin, w sumie żal będzie odjeżdżać, zaraza, może wezmę ją ze sobą? Za plecami Wiedźmina słychać trzask pękającej gałązki. Wiedźmin obraca się w pozycji walki, widzi wilkołaka. Wiedźmin, mam cię potworze, wilkołak ryczy wściekle. Wilkołak zdejmuje maskę psa, Wiedźmin widzi, że to córka młynarza, jest zdziwiony, nie wie co zrobić. Córka młynarza, i co teraz, zabijesz mnie, a może zabierzesz ze sobą? O, mamy jakieś podejrzane tutaj rzeczy w ogóle. Przeczytajmy to, bo nie czytałam tego w poprzednim odcinku. Podejrzany list. Na razie Re nawet niczego nie brakuje, ma nawet kowirskie gruszki, które jak wiesz niezmiernie lubi. To jednak wkrótce może się zmienić. Jeśli nie spełnisz naszych żądań, niedługo Re nawet zabraknie nie tylko gruszek, ale też chleba i wody. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu i rozpoczniemy tortury. Najpierw wyrwiemy paznokcie, potem zaczniemy łamać kości, a na końcu obedrzemy ze skóry, kawałeczek po kawałeczku. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Beauclair i w określony sposób zagładzisz 5 osób. 5 nieznaczących ludzkich istnień za kobietę, którą kochasz. Wkrótce otrzymasz list z pierwszym nazwiskiem i instrukcją. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu dostaniesz palec swojej ukochanej. Nie próbuj nas szukać, nie znajdziesz. Życzliwi. List z nazwiskami. Kartka 1. Hrabia Crespi mienił się rycerzem, lecz pluł na honor. Dlatego nie powinien zginąć z mieczem w ręku, ale odpokutować swoją hańbę przy miejskim pręgierzu. Był łajdakiem i taka powinna być jego śmierć. Łajdacka. Kartka 2. Dobrze się spisałeś z hrabią Crespim. Dostał to, na co zasłużył. Teraz zajmiesz się Ramonem Dulac. Ten błazen, choć mądrości było w nim tyle, co słodyczy w beczce dziegciu, zawsze najgłośniej wygłaszał swoje sądy, którymi łamał innym przyszłość i karki. Był głupcem i powinien zginąć jak głupiec, sam bez broni, w ciemnym zaułku, ze złamanym karkiem. Kartka 3. Hrabia de la Croix z miłości do pieniędzy dopuszczał się najgorszych niegodziwości. Kroił na kawałeczki serca tych, którzy mu ufali. Dlatego teraz ty potniesz go na kawałki, a do ciała przytwierdzisz sakiewkę z monetami dołączoną do tego listu. Kartka 4. Twoja przedostatnia ofiara to Milton de Peyrac Peyran. Ten, który powinien był wykazać się walecznością w obronie niewinnych, okazał się największym tchórzem boklerskiego rycerstwa. Dlatego winien zginąć jak tchórz. Zabijesz go podczas turnieju, kiedy w ogrodach księżycowych rozpocznie się zabawa w polowanie na zająca. Milton będzie zającem, będzie uciekał jak tchórz. Wtedy dopadniesz go i zabijesz, tak jak łowca zabija tchórza. Dobra, mamy to. Tu jest jakiś mecenas sztuki. Te delfiny. To nie jest zwykła iluzja. On jest prawdziwym artystą. Robi wrażenie. Dobra, tam nic nie znalazłam, także pozwólcie, że przejdziemy się w tę stronę najpierw. Wracając do tego stypendium, sama rozumie. Chcemy zostać sami. Proszę. Ojej, to przepraszam. A, bo tutaj też można wchodzić. Czyli co, rozumiem, że przeszukujemy pobliskie loże wszystkie. Ale czy to na pewno? Mój zleceniodawca za to rękę. Proszę zostawić. Dobra. Tu jest zamknięte. Tu jest jakaś szlachcianka. Poczęcie Edwarda. Wygląda dziwnie. Dobra, bo trochę nie do końca wiem, co mam zrobić. Czy można też wejść na górę, że na przykład to jest nad nami? Tu coś jest. Mogę tu przejść? Nie za bardzo. Przypominam ci, że ty też nie przeszłaś sama. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Kwiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki.
To zajmie tylko chwilę. A do mnie? Nie ruszać się. Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. No, no. Ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Villers. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Okej. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią. Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, że tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. Dobra, czyli już wiemy, gdzie iść. Kurde, fajnie, takie przyjęcie. O, proszę, coś tu jest. Aha. List miłosny, napisany na serwetce. Zobacz. Lauro, miłości moja, promyku słońca na firamencie mego życia, będę mówił prosto z serca. Od tygodni ślę w twym kierunku ukradkowe spojrzenia, skrywając w głębi duszy nadzieję, iż ty również darzysz mnie choćby cieniem afektu. Długo zbierałem się na odwagę, by wyznać ci moje uczucia i pewnie wciąż by do tego nie doszło, gdybyś nie pojawiła się na dzisiejszym przyjęciu w towarzystwie tego bawidamka, hulaki i pretensjonalnego wierszoklety Alfonsa de Reside. Gdy tylko dojrzałem, że ten chłystek cię emabluje, natychmiast postanowiłem zareagować. Chwyciłem do ręki najlepszy mój oręż, czyli pióro i słowo piękne i piszę do ciebie ten list. Wybacz, iż na serwetce, lecz nie miałem pod ręką niczego bardziej odpowiedniego. O najcudowniejsza, nie ufaj ani słowu, które podszepta ci ten człowiek. Śliski niczym wąż i równie jadowity. Odrzuć jego anonsę i pozwól, bym to ja chodził z tobą pod rękę, karmił cię winogronami i posyłał w niebo latarnie szczęścia. Na zawsze twój Fabien. Jabłko. Coś jeszcze jest? Działka Fistechu. Zatem to tak artyści osładzają sobie ból istnienia. Nawet nie chcę tego komentować. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakonie kubelka. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Ktoś zostawił lutnię. Podobna do tej jaskra. Jego była porysowana. Ktoś mu ją kiedyś przyłożył. No jasne. Dobra. Idziemy w takim razie za zapachem perfum. Gdzieś powinniśmy dotrzeć, wychodzi na to. Kurczę, jak ta kobieta chodziła, matko boska. Podobno ich puszczanie przynosi szczęście. Już puściliśmy lampion. Okej. Co my tu mamy? Przykro. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy.
ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cst! Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. No dobra, to wchodzimy. Szybko. Chodźmy na górę. No fajnie by było, jakbym się nie bagowała na schodach. I jakby mi Henrietta nie wchodziła... nigdzie. Bogowie, to chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. No dobrze, tylko... A nie wiem, ciała nie sprawdzimy jakoś dokładniej? No chyba wygląda na to, że nie. O, mogę jednak. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. Tu coś mamy, odcisk. Krwawy odcisk dłoni. Ważył drzwi i zrobił z nich pomost. Musi być silny. Dobra, tu coś jest. Przekładając drzwi, stłukł doniczkę i wdepnął w rozsypaną ziemię. Okej, tu nie wejdę. Ślady butów ubrudzonych ziemią. Dobra, no wszystko się chwilowo zgadza. Pewnie wspiął się po tej drabince. No nie miał za bardzo gdzie indziej uciekać, wydaje mi się. Dobra, co my tu mamy? Stroż bogato zdobiony nóż może wciąż być w pobliżu. Pewnie wytrącony w czasie walki. Ale by były jaja, jakby nas uznali za mordercę. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Dobra, dużo rzeczy. Ślady krwi. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Szkatułka z wyłamanym zamkiem. Otwarta wytrychem. Drogocenny klejnot, a na nim krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa. Jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. Tylko czemu go nie zebrał? Pusty kałamarz. Przewrócony w stronę pokoju. Płótno jest nacięte. Obraz wygląda jak rozdarty nożem. No mamy... tutaj... zamknięte. I nie ma klucza. Mamy dowód zbrodni. Dobra, patrzymy dalej. To wygląda na cenne. A jednak nie po to przyszedł. Tamtego medalika też nie wziął, więc to trochę dziwne. Kinkiet jest wygięty i usmarowany krwią. Ktoś chciał się go złapać? Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził.
Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro Klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryczyk. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak. Właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jak ozdoba, ale wbita w oko zabija równie skutecznie jak miecz. No, zaraz się dowiemy jeszcze czegoś innego o Orianie, jakim cudem sobie poradziła. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę. To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Orianę. To nóż myśliwski, służy do skórowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano tę ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji.
Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć, pani Oriano. Czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno Vino, jak i Klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą Czarnego Słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie Księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Mówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. To rzeczywiście może być prawda. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn, i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair.
A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość. Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom, nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Też czujecie tą dziwną atmosferę? Nie bez powodu. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. No i teraz mamy możliwość pogadania. Ale no... Oj, moi drodzy, jest ciężki klimacik, ciężka atmosfera. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. Ta Oriana, to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie nie widziałem jej całe lata. Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. A my sami się dowiemy czegoś o niej przy innej okazji. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty.
Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem, a ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. No dobrze. Nowy wpis o postaci Siana. Szturm na Duntyn to nasze nowe zadanie, moi drodzy. I zajmiemy się, myślę, nim już w kolejnym odcinku. Tylko sobie O Boże, co? To jest zadanie na setny poziom? Czy gra troszeczkę nie przegięła? Bo według poradnika to przegięła troszeczkę mocno. Dobrze. Więc w takim razie, moi drodzy, myślę, że zrobimy to tak. Zostało nam jeszcze parę zadań pobocznych i teraz skupimy się głównie na pobocznych zadaniach przez najbliższe parę odcinków. Wyjątkiem będzie zadanie zlecenie Monstrum Stufo. Zostawimy sobie je na późniejszy etap, czyli na pewno po tym szturmie na Duntyn. I zrobimy wszystkie zadania poboczne, które oferuje jeszcze krew i wino. Z wyjątkiem zadań z poszukiwań, bo wydaje mi się, że to jakieś bardzo interesujące nie jest. Jeżeli chodzi o Gwinta, to zastanowię się, czy umieścić go normalnie w odcinkach, czy zostawić go na przykład na odcinek jakiś bonusowy po skończeniu gry. Jeszcze się nad tym zastanawiam. Tak czy inaczej, no to na pewno mamy do zrobienia jeszcze sporo zadań, których nie mam tutaj w dzienniku, a są dostępne na mapie. Także ja sobie zrobię spis tych zadań i będziemy je teraz sukcesywnie wykonywać. Wyjątkiem właśnie zostawimy sobie... Może zadanie ścieżki przeznaczenia, bo to też bym zostawiła na koniec, bo nie wiem, czy uda nam się teraz to zrobić. Także ścieżki przeznaczenia zostawimy później, na tak naprawdę końcówkę gry. Gwint, zobaczymy, jak to z tym wyjdzie, a te zadania będziemy wykonywać mniej więcej sukcesywnie. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia i na ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Jeżeli wam się podobał, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji.
Ja lecę montować dla Was już ten film i słyszymy się w kolejnym w niedzielę bodajże, bo już jutro piątek u mnie, także tak, w niedzielę będzie kolejny odcinek. Chciałabym poupychać te zadania poboczne w dwóch odcinkach, ale nie wiem, czy mi się to uda. Jednak lepiej jest chyba robić krótsze odcinki, a skupiać się na konkretnym zadaniu. Ale to jeszcze też pomyślimy. Chyba, że uda mi się gdzieś wciskać tego gwinta sukcesywnie, chociaż to myślałam robić poza odcinkiem i później tylko pokazać Wam uzupełnioną talię. Ewentualnie jakąś tam jedną gierkę Wam pokażę. No ale myślę, że chyba nie trzeba będzie. Dobrze, nie przedłużam już. Do usłyszenia. Cześć.